dobry, witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Buchta, jestem redaktorem prowadzącym Forum Polskiej Gospodarki. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. Debatę organizowaną przez Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa i Forum Polskiej Gospodarki. Debatę pod tytułem Polski rynek finansowy jako źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorców. Debatę pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam szanownych panelistów, dziękuję, że zgodzili się wziąć udział w naszej debacie. Witam panią dyrektor Katarzynę Przewalską z Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Witam pana ministra Adama Adamowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam pana ministra Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Witam pana Marka Dittla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Witam pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Zarządu Związku Banków Polskich. Witam pana prezesa Krzysztofa Krawczyka, partnera zarządzającego CBC Polska. Witam pana Maxa Krawczowskiego, wiceprezesa Banku Polskiego PKO. I witam współorganizatora debaty, prezesa Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, pana Piotra Hoffmana. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy dyskusję, pozwolicie kilka zdań tytułem wstępu, krótka prezentacja o tym, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać i dlaczego ten temat jest ważny, dostępu do kapitału, szczególnie dla sektora MŚP. Szanowni Państwo, badania pokazują, że już jedna firma na pięć odchodzi dzisiaj z banku z kwitkiem. Firma, która ubiega się o kredyt, a jeśli chodzi o firmy małe i średnie, to nawet co czwarta. A mówimy o tych firmach, którym udało się przebrnąć przez pierwszy etap składania wniosku, bo pewnie jeszcze jest duża część takich, którzy nawet tego nie przebrnęli. Jeśli chodzi o udział inwestycji typu venture capital w polskiej gospodarce, to jest on dwukrotnie niższy od średniej europejskiej. Liczba debiutów na giełdzie papierów wartościowych w 2018 roku była najniższa od 15 lat. Na głównym parkiecie zadebiutowało jedynie 7 spółek. Jakie wyzwania przed nami? Na pewno jednym z wyzwań jest przemysł 4.0, czyli tak zwana transformacja cyfrowa, którą będą musiały przejść wszystkie polskie spółki, cały polski biznes, która ponosi ze sobą oczywiście koszty. Drugim z takich wyzwań jest brak rąk do pracy, hamujący rozwój polskiej gospodarki, co jest szczególnie widoczne w branży budowlanej czy w branży handlowej. Poszukiwanie nowych rynków eksportowych, jest ekspansja zagraniczna przez polskie firmy, to wciąż jest temat do dyskusji, wciąż jest bariera. No i niska innowacyjność polskiej gospodarki na tle państw zachodniej Europy. Jak wyglądają nakłady na badania i rozwój w relacji do PKB w Polsce? Niestety na tle średniej Unii Europejskiej wypadamy dość blado, bo to jest 1,03% PKB, a w Unii średnia wynosi 2,07%, a w tych topowych krajach nawet powyżej 3%. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inwestycje przedsiębiorstw? Doskonale widać na tym wykresie. Co prawda odbiliśmy się od dna. W roku 2016 było to bardzo źle wyglądało. Dziś już jest dużo lepiej, to jest 21,7%. Natomiast musimy pamiętać, że prawdopodobnie za chwilę będzie spowolnienie gospodarki i to też może być kłopot. No i hasła, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Po pierwsze, banki i ich rola w finansowaniu gospodarki. Czy nie są zbyt ostrożne w kredytowaniu firm? Po drugie, giełda papierów wartościowych. Czy jest potrzebna polskiej gospodarce, a jeśli jest, to jak takiego ma być? Strategia rozwoju rynku kapitałowego, kiedy zostanie przyjęta przez Ministerstwo Finansów i co zmieni? Fundusze venture capital, jaką funkcję powinny spełniać finansowanie przedsiębiorstw? Jaką rolę finansowaniu firm sektora MŚP odegrają fundusze unijne na lata 2021-2027? Szanowni Państwo, mamy do dyspozycji, powiedzmy, 1,5 godziny, mamy resztę czasowy, przygotowaliśmy dla każdego z panelistów po 2 pytania. Proponuję zadać każdemu, najpierw pierwsze, później drugie, żeby to było w 2 rundach.
mieści w interesie czasowym. Wiadomo, że czas to pieniądz. Prosiłbym 5 minut tak trzymać. Ja będę ewentualnie zwracał uwagę, ale tak, żeby każdy miał takie same szanse na wypowiedź. I co, zaczniemy od pani dyrektor, jedyna dama w naszym tutaj gronie na stole prezydialnym. Pani dyrektor też niestety będzie musiała w trakcie wyjść, bo posiedzenie komisji, ale rozumiemy. Pani dyrektor, pierwsze pytanie. Jakie rozwiązania dotyczące dostępu do finansowania wprowadza opracowywana właśnie przez Ministerstwo Finansów strategia rozwoju budynku kapitałowego? Dziękuję, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że wszystkie rozwiązania, które zawarte są w strategii rozwoju rynku kapitałowego, bezpośrednio lub pośrednio, mają na celu zwiększenie możliwości finansowania przedsiębiorstw poprzez obniżenie kosztu kapitału. Strategia jest już bardzo zaawansowana. Przeszliśmy przez cały proces uzgadniania. Jest w tej chwili na etapie komitetu, stałego komitetu Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie komitet rozpatrzy ten projekt. I proszę Państwa, po przyjęciu projektu przez Komitet Rady Ministrów, będziemy mieli, proszę Państwa, dopiero początek pracy. Przyjęcie strategii to jest dopiero początek działań. Będziemy pracowali w grupach roboczych, szukali najlepszych rozwiązań, które będą się przyczyniały do właśnie wzrostu możliwości finansowania polskich przedsiębiorstw. Już w tej chwili można powiedzieć, że strategia wskazuje takie dwa główne obszary. Jeden to jest likwidowanie barier. W zakresie barier można wskazać przede wszystkim bariery regulacyjne, zwłaszcza to, co podnoszą operatorzy na rynku, sprawa proporcjonalności regulacji unijnych do polskiego rynku, sprawa gold platingu, czyli nadmiarowości regulacji w porównaniu z regulacjami unijnymi. I to jest rzeczywiście temat w zakresie regulacji, którym będziemy się musieli zajmować. To jest ważne dla całego rynku, ale też wprowadzanie, druga sprawa to jest wprowadzanie zachęt. I tutaj oczywiście mówimy też o zachętach regulacyjnych, ale też zachętach podatkowych. Jest kilka elementów zawartych w strategii, które mają zachęcić do inwestowania, to co pan redaktor powiedział, zwiększenia chociażby ofert publicznych, większych ofert publicznych. Mamy taką propozycję strategii, aby wszystkie koszty rzeczywiście były realnie możliwe do obliczenia, nie tylko koszty oferty publicznej, ale też koszty giełdowe. Wszystkie koszty, które w tej chwili nie są możliwe do obliczenia, żeby można było te koszty obliczyć, ale też strategia przewiduje kilka innych elementów, zwolnienie podatku od źródła przy euroobligacjach, stworzenie możliwości ewentualnych, czy analiza możliwości wprowadzenia obligacji rozwojowych. Także miejmy nadzieję, że te wszystkie elementy pozwolą na zlikwidowanie istniejących barier i pobudzenie tych elementów, które mają wpłynąć na jakość czy możliwość pozyskiwania kapitału. Polska gospodarka jest 23. gospodarką według Banku Światowego. Natomiast giełda papierów wartościowych jest też na niezłym, ale na 33. miejscu na świecie według danych Światowej Federacji Giełd. Naszym zdaniem polska giełda powinna lepiej odzwierciedlać poziom wzrostu gospodarczego. I taką jedną z miar tego wzrostu gospodarczego jest wskaźnik kapitalizacji spółek krajowych do PKB, który obecnie wynosi 35%. Taką ambicją zawartą w strategii jest zwiększenie tego wskaźnika do roku 2023 o 15%, czyli o 5-50%. Oraz długoterminowo do 2030 roku
dzięki strategii oszczędności krajowe, które w tej chwili mamy w porównaniu do obu brutto na poziomie około 2,6%. Chcielibyśmy w terminie do 2023 roku, a ono osiągnęło 8,6%, a do 2030 11%. Mamy nadzieję, że wszystkie elementy pozwolą na osiągnięcie tych celów. A jak chcemy to osiągnąć poza likwidacją barier regulacyjnych i stworzeniem zachęt podatkowych, to są jeszcze oczywiście wszystkie działania, które mają na celu edukować inwestorów, ale nie tylko inwestorów, również emitentów. Chcielibyśmy bardzo, żeby ta edukacja i wiedza na temat rynku kapitałowego, rynku finansowego była bardzo szeroko rozpowszechniana. Chcemy oczywiście dążyć do wszystkich możliwych ułatwień dla innowacyjności, dla fintechów. Bardzo ważnym elementem, myślę, dla pewności rynku jest i dla jego rozwoju jest reforma pracowniczych planów kapitałowych. To jest chyba pierwsza reforma, która tak mocno pozwala czy zachęca do zaangażowania swoich własnych oszczędności, ponieważ pracownicze plany emerytalne, które są obecnie, obowiązują już od wielu lat, tak naprawdę nie angażują naszych indywidualnych oszczędności, tylko zachęcają nas do pracy u określonego pracodawcy, który nam funduje taki pracowniczy plan kapitałowy. Pracownicze PPK są pierwszym takim bardzo powszechnym, miejmy nadzieję, systemem, który zachęci indywidualnych inwestorów, pracowników do oszczędzania w ramach tego programu. Jest to bardzo szeroko regulowane. Miejmy nadzieję, że spotka się z ogromnym zainteresowaniem. W tej chwili już wiemy, że około 20 instytucji finansowych jest zainteresowanych prowadzeniem. W tej chwili odbywają się pierwsze podpisywanie pierwszych umów, a nawet jest już, wydaje mi się, kilkaset pierwszych przedsiębiorców, najmniejsi, które mogą podpisują. Także miejmy nadzieję, że ta reforma również doprowadzi do zwiększenia kapitału na giełdzie. Zakładamy, że w ciągu 10 lat... Już kończę. Zakładamy, że w ciągu 10 lat ten kapitał, który jest w tej chwili długoterminowym oszczędnościom, myślę tutaj przede wszystkim o oszczędnościach OFE, powinien się podwoić. I również reforma OFE zapowiadana także powinna przyczynić się do pewności i takiego zaufania, budowania zaufania do rynku. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana ministra Adamowicza. Panie ministrze, pan jako rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pana zdaniem, ci przedsiębiorcy mogą być zadowoleni z oferty finansowej, jaką mają do zaproponowania na rynek finansowy w Polsce? Jaki pan problem dostrzega? Zwracają się przedsiębiorcy z tym tematem do pana? Jak to wygląda? Panie, szczególnie są zadowoleni. Tak jak słyszeliśmy, akurat nie zwracają się nie wszyscy, dlatego że nie było. Mimo że od 2009 roku upłynęło już rok dwa. Może mikrofon zamienimy? Nie mieli zbyt wielu szans na zgromadzenie własnego kapitału, ponieważ polski system i fiskalny, i gospodarczy nie sprzyjał gromadzeniu kapitału przez klasę średnią w Polsce, tak to eufemistycznie powiem. To, co usłyszeliśmy przed chwilą od pani dyrektor, to oczywiście chwalebne kroki, ale skierowane do raczej dużych firm, może trochę średnich, ale też niewielu. Za to dla małych i średnich propozycji nie ma. Jest jedna spółka, która mam nadzieję, że uczyni wiosnę, czyli prosta spółka akcyjna, która teraz przeszła przez Sejm. Jest to, myślę, spora pomoc dla małych firm, głównie innowacyjnych.
no ale nie tylko. No a tak, no niestety polski przedsiębiorca mały i średni, jeśli ma pomysł, chce coś zrealizować, chce rozwijać firmę, no to tak, z własnych kapitałów nie ma lub ma niewiele. Tutaj był przykład PPK. No, PPK fajnie, że będzie to kapitał na giełdę, tylko ten kapitał, który odejdzie z firm. Więc to jest no, taka rzeczywistość, że w tej chwili koszty prowadzenia działalności są takie, że trudno jest zgromadzić własny kapitał. No więc albo się firma utrzymuje na rynku, na zasadzie jestem, działa, daje mi się, utrzymuje siebie, rodzinę, no, ale mam pomysł, chciałbym się rozwijać, to już jest ściana. Albo nigdy się nie rozwinie, więc ważny problem, dzisiaj omawiamy. Mam też sygnały takie, że przedsiębiorcy mówią, dobrze, no, rząd chce i robi dużo, żeby udostępnić zlecenia dla firm małych i średnich wynikające z zamówień publicznych. No i w porządku, tak, cieszymy się, że te kroki idą, że można dzielić zamówienia i inne tam, teraz znowu idzie chyba ta ustawa do zmiany w tym kierunku, no ale co z tego, jak trzeba zapłacić tak wysokie zabezpieczenie, że tego tego nie ma. Więc tutaj jest bardzo duży problem, jeżeli rzeczywiście mamy pchnąć ten sektor do szybkiego rozwoju, tak jak mówił premier Morawiecki, żeby z małych robiły się średnie, ze średnich duże, a z dużych paneuropejskie, a tej Boże światowe, no to musimy jakiś taki system wypracować, bo w tej chwili takiego spójnego systemu po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Pan minister Soboń, pana ministra pytanie. Panie ministrze, polskie firmy korzystają ze wsparcia w ramach funduszy unijnych, czym zajmuje się m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czy wiadomo coś na temat oferty dla firm właśnie z sektora MŚP w następnej perspektywie budżetowej Unii? Dzień dobry, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście małe i średnie firmy korzystają z tych możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Korzystają też ci, którzy dopiero przychodzą z pomysłem, ale nie będąc jeszcze przedsiębiorcą, całkiem prężnie działa na przykład system platform startowych dla startupów w ramach programu Polska Wschodnia, gdzie mamy już około 1500 pomysłów, które docelowo przy opiece tych platform, czy ekspertów, którzy w ramach tych organizacji wspierają te pomysły, powstają biznesy i produkty, które mogą liczyć nawet na milionową dotację z partnerem, tym samym duże wsparcie przy wejściu na rynek. Ale rozumiem, że mówimy o nowej perspektywie finansowej, to tu warto powiedzieć kilka zdań. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego oczywiście, jak dedykowany cel wsparcia przedsiębiorczości przez Unię Europejską. Wpisując środki, które są możliwe dla przedsiębiorców jako beneficjentów, wpisujemy się w poszczególne cele polityki europejskiej. No i tak to będzie w przyszłej perspektywie finansowej. Dwa pierwsze cele, czyli inteligentna Europa i adaptacja do zmian klimatycznych, to jest 65% całej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. No i oczywiście łatwo sobie wyobrazić, w jaki sposób będziemy chcieli i mogli te środki alokować dla przedsiębiorców w ramach inteligentnej Europy. No to są oczywiście przede wszystkim środki na badania i rozwój na każdym etapie innowacji i tego procesu badawczo-rozwojowego. To jest przemysł 4.0, to jest cyfryzacja, to są wszelkie kwestie związane z modernizacją, restrukturyzacją, wprowadzaniem nowoczesnych produktów i tak dalej, tak dalej. W tym zakresie będziemy mogli uruchomić całą pewnością środki dla przedsiębiorców. W celu drugim, no to jest oczywiście gospodarka, która ma być gospodarką bez emisji, czyli wszystkie kwestie związane z gospodarką zamkniętego, oszczędnością energii, to są te możliwości, które będą w ramach tego celu.
gospodarkę cyfrową. Tu również będziemy mogli alokować środki. Zasada generalnie jest taka, że my negocjujemy z Komisją Europejską kopertę albo wpisujemy się w cele polityki europejskiej, natomiast sposób organizacji w ramach programów operacyjnych, które są zarządzane zarówno z poziomu ministerstwa, jak i z oczywiście w 16 regionach, jest już naszą własną polityką i tutaj te konsultacje, które prowadziliśmy, czy w ramach tego rozwoju regionalnego, czy będziemy je nadal prowadzić, także z przedsiębiorcami, mają nam pomóc, aby te środki we właściwy sposób zabezpieczyć także o to, aby służyły małym i średnim przedsiębiorstwom. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana prezesa Giełdy, pana Marka Widla. Panie prezesie, powstaje taki projekt w Prime Market, YouTube. Jakie szanse są na dostęp do kapitału dla mniejszych firm właśnie stwarza ta platforma? Proszę mi powiedzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, zanim odpowiem na pytanie, muszę zrobić krótki wstęp, jaka jest sytuacja na tych publicznych rynkach kapitałowych. W ciągu ostatnich 20 paru lat mniej więcej liczba firm notowanych na różnych giełdach na świecie zwiększyła się o połowę. Za to ich kapitalizacja w relacji do PKB, że PKB światowe też rosło, wzrosła trzykrotnie. Czyli widać, że na giełdach szczególnie dobrze czują się firmy duże. I też to widać po obrotach na naszej giełdzie. Te spółki, które są w indeksie Stoxx 600, czyli 600 najważniejszych spółek Europy, Stoxx 600, mają fenomenalne obroty. Następnie jest 37 spółek, które są w funkcji Russell All Cap Develop, czyli wszystkie spółki, które są w tym największym indeksie funkcji Russell rynków rozwiniętych. To one tam są bardzo przyzwoite obroty. Mamy też spółki gospodarcze handlu detalicznego, czy spółki produkujące gry komputerowe, które mają mnożniki ceny do zysku, czy takie wyceny najwyższe na świecie, więc widać, że jest to zainteresowanie, to zainteresowanie jest bardzo selektywne. Na to się składają w najkrótszym mówiąc dwie rzeczy. Jedno to jest tsunami regulacyjne w Europie, które dotknęło giełdy. Niestety wszystkie duże giełdy na świecie mają więcej zysk giełdy niż debiutów, rekordowo nisko niż do debiutów. I też bardzo taką koncentrację obrotów na tych najmniejszych spółkach. I odpowiedzią na to miał być pakiet SME Growth Market przygotowany przez Komisję Europejską. Nasz Newcomet, jako leży drugi w Europie, uzyskał status tego SME Growth Market. Natomiast ta deregulacja postępuje bardzo wolno. I my w ramach zarządu i rady nadzorczej giełdy stwierdziliśmy, że już ponad rok temu, półtora roku temu, że musimy sami wziąć sprawę w swoje ręce i skorzystać z możliwości, jakie daje technologia. I tu myślę konkretnie o technologii blockchain, czyli możliwość niezaprzeczalnego zapisu w tym wypadku transakcji finansowych w sposób rozproszony i w oparciu o to możliwość emitowania, o ten rozproszony zapis, emitowania tokenów udziałowych, czyli taka instrument cyfrowy, ma to zaletę bardzo dużej elastyczności, połączenia i transakcji, i rozliczania, i deponowania, czyli całego tego łańcucha giełdowego. W ten sposób właśnie będziemy chcieli, budujemy już wykonawcę technologii, zresztą małym średnim przedsiębiorstwem, i czy da się kupić, można kupować małym średnim przedsiębiorstwem. Mają szansę wygrać nawet w przetargach takich znaczących, dużych. I mamy teraz, jesteśmy taki bardzo intensywny, właściwie z tygodniowych rozmowach z Komisją Nadzoru Finansowego na temat tego, jak regulacyjnie to spiąć, czy tak ostatecznie. Dwie rzeczy spotkałem, w przyszłym roku będzie działał właśnie rynek, który będzie oferował bardzo w sposób mało sformalizowany, nieprzeregulowany możliwość do
pozyskiwania i w formule crowdfunding, czyli społecznościowego inwestowania, ale też obrotów, ograniczonych obrotów trudnego, tym co się walorami, które się pozyska, tymi tokenami. I też patrzymy na dużym zainteresowaniem doświadczenia Chorwacji, która już prowadziła takie rozwiązanie wspólnie z Europejskim Bankiem o budowie i rozwoju. I tam jest taki ciekawy efekt, że 80% środków, które pozyskują firmy za pośrednictwem tej platformy cyfrowej, jest pozyskiwane w chorwackiej diasporze. Nie ma żadnych barier, żeby wszystko w świecie cyfrowym było normalne, żeby inwestować u nich za granicę. I czy też w ten sposób też się otworzymy na ten kanał oraz na inwestorów w Polsce. W tej chwili w Polsce w ogóle takiego społecznościowego inwestowania jest znacznie więcej przeprowadzonych emisji niż u nas na giełdzie. My tylko chcemy pomóc ustrukturyzować, tak ucywilizować ten rynek, zwiększyć przejrzystość. Więc liczymy, że wielu operatorów tych platform społecznościowego inwestowania, platform handlowych będzie chciało z nami współpracować, szczególnie tych, którzy chcą działać zgodnie z regulacjami, czy w formule, zgodnie z ustawą ofercie, czy w formule biura bankowskiego. Jesteśmy szczególnie zainteresowani pozyskaniem właśnie partnerów tych, którzy organizują kampanie crowdfundingowe w oparciu o licencję na oferowanie biura bankowskiego. I mam nadzieję, że to w ten taki nowoczesny i taki zregulowany sposób da możliwość pozyskiwania środków z małych, dla małych średnich przedsiębiorstw, a rzeczywiście duża giełda, te obroty koncentrują się wokół tych dużych firm, więc na tej drodze od małych do dużych będzie ten jeszcze jeden etap, który wydaje się bardzo potrzebny. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana prezesa Maxa Kraczkowskiego. Panie prezesie, polskie banki uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych w Europie. Czy jednak nie wynika to właśnie z ich zbytniego konserwatyzmu w udzielaniu kredytu firmom i szczególnie firmom sektora MŚP? Bardzo dziękuję za pytanie i za zaproszenie. Proszę Państwa, cieszymy się z tego, że uchodzimy za sektor stabilny finansowo wobec kryzysu, który mieliśmy okazję obserwować wszyscy. Kryzysu dodatkowych instytucji finansowych, zarówno te duże banki inwestycyjne, o których często słyszymy jako challengera dla europejskich instytucji finansowych, ale znajdujące się podobnie istotnie oceanu, jak i duże podmioty europejskie, duże grupy finansowe w Europie. Tymczasem, tak jak pan powiedział, w polskim systemie, sektorze finansowym i systemie bankowym mogliśmy obserwować duży spokój po stronie zarządów banków i komfort związany z tym, że sektor oparty był o zdrowy fundament. Oczywiście myślę, że z punktu widzenia dobrej współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku, a także regulatorami i nadzorcami, ta sytuacja była szczególnie bym powiedział, komfortowa pod względem komunikacji ze stroną publiczną biznesu bankowego. Teza zawarta w pana pytaniu publicystycznie jest na pewno miła dla naszego ucha, wskazuje na to, że być może jesteśmy zbyt konserwatywni, ale z punktu widzenia biznesowego o tyle nieuprawniona, że duża część polskiego biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw czy startupów korzysta ze wsparcia sektora bankowego, liczonego w sposób bardzo wymierny. Z punktu widzenia PKO Banku Polskiego na koniec czerwca 2019 roku możemy mówić o tym, że 15 tysiąca korporacji jest naszymi klientami, a polska gospodarka w kontekście polskiego biznesu została zasilona kwotą ponad 100 miliardów złotych wsparcia finansowego różnego typu procesów gospodarczych, które nasi przedsiębiorcy chcą robić wspólnie z PKO Bankiem Polskim. To tylko mówiąc o ramach jednego banku, który jest oczywiście liderem polskiej bankowości, ale też, bym powiedział, uczestnikiem tego rynku na zasadach podobnych jak pozostałe podmioty dystrybujące. Dosłownie dwóch słowach, bo warto na ten temat też powiedzieć kilka słów. Finansowanie polskiego biznesu to nie tylko finansowanie dużych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw czy startupów, to także finansowanie polskich samorządów, które
dodatkują swoje fundusze, korzystając z pomocy w realizacji zadań właśnie ze strony lokalnego czy ponad lokalnego biznesu. Powinniśmy też to także pod uwagę, oceniając to, jakie są jej pieniądze za pośrednictwem banków, tak jak do obrotu gospodarczego i ma wpływ na kondycję polskiego biznesu. Pomoc sektora bankowego w prowadzeniu biznesu to nie powinny być tylko i wyłącznie oferowane średnio, krótko czy długookresowe pożyczki czy kredyty dla naszych klientów korporacyjnych, ale także seria narzędzi związanych z prowadzeniem biznesu dedykowanych dla poszczególnych segmentów rynku. Dobry przykład to Platforma Wsparcia Eksportu, bezpłatne narzędzie PKO Banku Polskiego, dające pełną możliwość zaczerpnięcia wiedzy o nowych rynkach potencjalnych partnerów gospodarczych dla coraz mocniej obecnych na rynku zagranicznym polskich eksporterów. Żeby Państwa przykładać ilość informacji, chciałbym zwrócić uwagę na ostatni element tego, co zawarte było w Pana pytaniu. Mamy oto obraz taki, w którym często do sektora finansowego, do polskich banków kierowana jest teza, przedstawiane jest pytanie, czy szpaty nie są zbyt konserwatywne. Chciałbym przypomnieć nam wszystkim dość podstawową prawdę o tym, że banki w Polsce funkcjonują na zasadzie zorganizowanych przedsiębiorstw pod formie spółki akcyjnej i dysponując powierzonymi środkami swoich klientów, muszą w sposób wiarygodny dla swoich klientów, dla akcjonariuszy, analizować i wymiarować ryzyko gospodarcze związane z obecnością na rynku. O tym warto pamiętać, bo często kojarzymy Pan z miejscem, gdzie w sposób wirtualny pojawiają się pieniądze i w sposób wirtualny również mogą zasilać różnego typu przedsięwzięcia. Warto na to patrzeć z punktu widzenia także przedsiębiorcy, który musi dokonać na rynku, czy jakby powierzać przedsiębiorcom w oparciu o marże pokrywające ryzyko pożyczki czy kredytu, tak, żeby później klienci banku, oceniając całość tego procesu, organizacjonalnie mam wrażenie, że jesteśmy stabilni, jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie do Pana Prezesa Krzysztofa Krawczyka. Panie Prezesie, wydaje się, że polska gospodarka bardzo, jak kania pszczół, potrzebuje kapitału i mogę zaakceptować wysokie ryzyko, wyższe ryzyko. Co Państwem zdaniem musi się stać, aby tego kapitału na polskim rynku było więcej? Chodzi tutaj szczególnie o kwestie regulacyjne, podatkowe, czy jakieś inne? Ten kapitał istnieje w Polsce z dostępem od 30 lat. Branża jest młoda. Razem z nią są mnóstwo najbardziej znanych polskich przedsiębiorstw, które uzyskały na pewnym etapie swojego życia finansowanie ze strony funduszy, czy kapitał, czy private equity. Przez 20 parę lat, kiedy jestem związany z tą branżą, to najczęstszym powodem, który ja słyszę od przedsiębiorców, dlaczego nie inwestują, to nie jest kwestia wsparcia, regulacji, to jest kwestia nieprzeszkadzania. Przede wszystkim przedsiębiorcy na co dzień muszą walczyć z konkurencją. Przez ostatnie parę lat walczą z rosnącą bazą kosztową. Polska gospodarka jest mocno oparta na siłę roboczej. Tej siły roboczej coraz bardziej brak. To powoduje przyjemne, codzienne problemy z tym, żeby móc realizować kontrakty w sytuacji, kiedy brak pracowników. Więc pierwszym powodem, znaczy pierwszą przesłanką, do której mogłoby pojawić się więcej funduszy private equity, to jest więcej projektów inwestycyjnych. Większa skłonność przedsiębiorców do podejmowania ryzyka i inwestowania. Wydaje mi się, że stoimy w takim punkcie w polskiej gospodarki, w której ja widzę coraz większą chęć do inwestowania. Przedsiębiorcy widzą, że inwestycje w automatyzację, w digitalizację są powierzone na tej dostępnych ryzyka, które dotykają ich na co dzień. Natomiast trzeba dać im pozwolić skupić się na biznesie. Druga kwestia to, wracając tutaj do giełdy, ta giełda jest zarówno źródłem finansowania, jak i pewnego rodzaju certyfikatem jakości rynku finansowego.
i istnienie prężnej giełdy, która historycznie potrafiła być drugim największym rynkiem IPO w Europie po Wielkiej Brytanii. Wówczas ponad 80 debiutów rocznie do niego przyczyniały się między innymi fundusze paralelne. One muszą mieć ścieżkę wyjścia do swojej inwestycji. Oni zawiązują pewien pakt z przedsiębiorcą na 4, 5, 7 lat, ale po tym okresie muszą mieć sposób zrealizowania tej inwestycji wyjścia z niej. Giełda tutaj jest, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, najbardziej oczywistym sposobem na sposób wyjścia dla partnera finansowego. I tutaj bardzo branża liczy na sukces PPK, na pojawienie się lokalnego kapitału, który pociągnie za sobą również kapitał międzynarodowy. Bo, czy trzeci powód, bo ja uczestniczyłem przez te lata wielokrotnie w procesie pozyskiwania funduszy dla moich funduszy, które ja pracowałem. Najczęściej podając pytanie, dlaczego nikt lokalnie nikomu nie posługuje razem z nami? Dlaczego tylko my, międzynarodowe fundusze emerytalne, ubezpieczyciele, dlaczego tylko międzynarodowe towarzystwo, żeby nie mamy swojego kapitału? Tutaj ponownie jesteśmy w miejscu, w którym przez ostatnie parę lat wdrożyło dużo pozytywnego. Przede wszystkim mówię tu o zaangażowaniu PFR w pewnym segmencie rynku, w segmencie tych bardziej ryzykownych, młodych przedsięwzięć, czyli branży venture, ale również selektywne inwestycje, czy PFR, czy innych dużych instytucji polskich finansowych, już te fundusze inwestujące w średnie polskie przedsiębiorstwa, które one nadają największą dynamikę, one najbardziej rosną, jeżeli mają kapitał, mają kadrę na często wsparcie ze strony banku inwestora. Więc więcej lokalnego kapitału, tym ten poziom inwestycji prawie będzie większy. Pan wspomniał fenomenalną rzecz, że w Polsce ten poziom jest 3-4-krotnie niższy niż w innych krajach europejskich i wynika właśnie z podaży kapitału. To jest wyłącznie kapitał pochodzący z zagranicy. Gdyby, tak jak w innych krajach europejskich, pojawiły się drugie tyle lokalnego kapitału ze instytucji finansowych, to te inwestycje mogłyby się podwoić. Wracając do regulacji, to jest jakby inny aspekt działania inwestorów. Im prostsza gospodarka, im bardziej przejrzyste zasady, długoterminowe zasady, tym lepiej na kapitał. Fundusze angażują się na okres 5-6 lat. To jest okres, w którym zakładają, że otoczenie regulacyjne się nie zmieni. Jeżeli ono się zmienia w trakcie, to niestety może i będzie odstraszać inwestorów tego prawie inwestowania. Taka statystyka prowadzona przez Grant Thornton, to jeżeli polski przedsiębiorca miałby przeczytać całą nową regulację, która powstała w 2018 roku, powinien spędzić prawie 2 godziny dziennie przez to. No to jest dobra błęda. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie do pana prezesa Piotra Szkiewicza, oczywiście dotyczące systemu bankowego. Panie prezesie, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów frankowych. Jakie pana zdanie mogą być skutki tego orzeczenia? Czy w ogóle mogą być jakiekolwiek dla dostępu do kapitału dla sektora MŚP? Jeśli pan bardzo dziękuję za zaproszenie, pozwoli, to odpowiem na to pytanie w drugiej części mojej wypowiedzi. Proszę państwa, w Polsce mamy zgromadzonych około 1200 miliardów oszczędności obywateli i firm. Mówię o gospodarstwach domowych i tutaj osób indywidualnych siedzących między innymi na Brysach. Jednocześnie polski sektor bankowy ma udzielonych około 1100 miliardów kredytów. Obecnie pracuje. Z tego 1100 miliardów kredytów, 100 miliardów złotych to są kredyty, które są walutowymi kredytami mieszkaniowymi. No do tego wrócę za chwilę. Chciałbym najpierw odpowiedzieć na pytanie
z dostępnością do finansowania. Sięgam do danych Narodowego Banku Polskiego, sięgam do danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, a sięgam do danych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Raporty realizowane w ostatnich miesiącach oddzielnie przez każdą z instytucji. Jeśli chodzi o wyniki raportu Banku Światowego, oceniają bardzo wysoko dostępność do finansowania rozwoju w Polsce. Jeśli chodzi o Europejski Fundusz Inwestycyjny, określa, że ten dostęp jest bardzo dobry. Polska wśród wszystkich krajów Unii zajmuje 9 miejsce do dostępu do linii kredytowych, leasingu i także kredytów w kartach kredytowych. Zajmujemy 7 miejsce w Europie pod względem czynników makroekonomicznych. To nie jest tajemnicą, niskie stopy procentowe. Jeśli chodzi o wyniki badań NBP i Centrum Monitoringu i Badania Indykatorów, to chciałbym Państwu poinformować, że 65% małych i 71% średnich firm, to są dane z tego roku, ocenia dostępność kredytów w Polsce dobrze lub bardzo dobrze. Co jest wymieniane jako bariery w ogóle w rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania? To wzrost cen, inflacja, podatki, zmienność przepisów, brak kadry, presja płacowa, koszty pracy. Na 5. miejscu wysoka niepewność, na 6. niski popyt na produkty, na 7. zatory płatnicze, na 8. wysoka konkurencja, na 9. zmienny kurs walutowy, na 10. przedsiębiorcy wymieniają recesję i złą sytuację, natomiast na 11 i 12 podają, o tym są symboliczne wielkości, dostępność, cena kredytu lub wysokie stopy procentowe. To już jest w ogóle świadome i powiedzmy mało poważne traktować, że są w Polsce wysokie stopy, ale tak się składa. Bardzo ciekawa sprawa jest taka, wciąż to jest niski poziom korzystania z finansowania zewnętrznego w Polsce. Mianowicie, jak finansowane są inwestycje w Polsce, polskich przedsiębiorców średnich i małych? Otóż 77% to są ostatnie kwartały, przede wszystkim korzysta z finansowania zewnętrznego. Jeśli chodzi o finansowanie bankowe, to jest teraz 15,2, aczkolwiek było w roku 2014, mieliśmy poziom najwyższy, to był wówczas 21,9. I widać, że udział finansowania zewnętrznego w inwestycjach po prostu maleje. Co jest tutaj najistotniejsze? Mówił przed chwilą Pan Prezes, ale ja bym powiedział, że my musimy zadawać sobie sami pytanie, kiedy gotowi jesteśmy podjąć decyzję inwestycyjną, w jakich okolicznościach. To musi być po prostu dobry ekosystem i my ten ekosystem musimy współtworzyć. Wszyscy razem. Dobry ekosystem to w miarę przewidywalne warunki prawa. Dobry ekosystem z kolei dla sektora bankowego, który odpowiada za państwa 1200 miliardów oszczędności, oszczędności firm, czyli osób fizycznych i firm. To jest ekosystem, w którym inwestor finansowy, czy inwestor, czy kredytodawca ma pewność, że nie zdarzy się coś dziwnego, że on nie odzyska zaangażowanych środków. Otóż muszę powiedzieć, że ten dobry ekosystem to jest poprawne, dobre środowisko prawne. Uprzejmie Państwa informuję,
że gdybym miał ocenić, gdyby pan redaktor postawił takie pytanie, jak oceniam ten ekosystem, to bym powiedział, że źle oceniam. To znaczy, znajdzie się obecnie już bardzo wiele powodów, żeby nie zwracać pożyczanych środków. Panie prezesie, to jest cała lista. Wrócimy do tego ekosystemu w drugiej turze, dobrze? Dobrze. Odpowiem w takim razie na to pytanie zasadnicze. Z tego, co powiedziałem, tych kredytów na 1100 miliardów kredytów walutowych mieszkaniowych jest około 105 miliardów, czyli można powiedzieć niedużo. Ale problem polega po prostu na tym, że już po wydyskutowaniu tych ustaw wspierających kredytobiorców złotowych i walutowych, którzy są w trudniejszej sytuacji w kredytach mieszkaniowych, teraz dochodzi nam ryzyko prawne i jurydyczne, nie właściwie ustawowe, tylko rozstrzygamy spór. Otóż w stanowisku rządu polskiego i stanowisku rzecznika generalnego, właściwie nie rządu polskiego, tylko w imieniu Rzeczpospolitej i stanowisku rzecznika generalnego TSUE pojawił się pewien fragment, który no po prostu budzi grozę, to u nas w kraju, ale także w świecie, że można rozstrzygać spory, by było tylko w jakiś sposób, albo unieważniać umowę, co może być klęską dla kredytobiorców i kredytodawców, albo że można zamieniać kredyt frankowy, czy euro, czy dolarowy na złotówkę, utrzymać stawkę oprocentowania dla innej waluty z innego kraju. I to jest zagrożenie o fundamentalnym znaczeniu, bo może oznaczać konieczność zidentyfikowania, ujawnienia w krótkim czasie bardzo poważnych strat, gdyby do tego dochodziło. To jest jeden aspekt. I drugi aspekt, który chcę powiedzieć, jeśli chodzi o środowisko. Niestety środowisko jest takie, że sektor bankowy polski z kwartału na kwartał zmniejsza zdolność do finansowania rozwoju polskiej gospodarki. W ostatnich 3 latach w wyniku regulacji mniej więcej zmniejszyło się finansowanie przedsiębiorstw o około 15 miliardów, a jeśli chodzi o gospodarstwa domowe w kredytach mieszkaniowych o ponad 35 miliardów. Zwyciężył prymat bezpieczeństwa nad finansowaniem rozwoju. To zaciśnienie regulacji i bardzo wysokie, najwyższe w świecie, obciążenie banków i klientów, przecież co to jak się mówi obciążenie banków? To jest obciążenie klientów. Jest najwyższe w świecie i efektywne opodatkowanie banków osiągnęło 44% w niektórych bankach. W przypadku największych banków waha się od 33 do 44. Jest dwukrotnie wyższe niż w krajach innych Unii Europejskiej i ponad dwukrotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, potrzebna jest korekta polityki gospodarczej, lekka wobec sektora bankowego, aby uczestniczyły aktywnie w realizacji bardzo ciekawych, słusznych programów rozwojowych zaprezentowanych przez rząd i uzgodnionych także z Unią Europejską. Dziękuję bardzo. Do tego ekosystemu jeszcze wrócimy, tak jak powiedziałem. Pytanie do pana prezesa Piotra Hochmana. Panie prezesie, zarządza pan spółką Hain Invest, która niedawna, niecałe 2 miesiące temu, zadebiutowała na głównym pakiecie giełdy papierów wartościowych. Jak wiemy, z tego co przedstawiałem i z tego co mówił pan prezes giełdy, coraz mniej tych firm debiutuje, to takie troszeczkę można powiedzieć pod prąd. Czemu zdecydował się pan na taki ruch i rzeczywiście, że to jest taki ruch pod prąd? Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj na naszym spotkaniu. Dziękuję gościom, dziękuję naszym panelistom. Państwo, pozwólcie, że ja opowiem pewną historię. Historię właśnie przedsiębiorcy, który codziennie ma do czynienia z rynkiem kapitałowym, a również ostatnie prawie już 10 lat będzie miał do czynienia z rynkiem giełdy w Polsce. Proszę Państwa, firma, którą zarządzam, opowiem o niej, bo to jest taki przykład organicznego rozwoju od właśnie małej do średniej, a dzisiaj gdzieś szuka tego pomysłu, tego modelu, możliwości wyjścia na poziom firmy
duże. To jest właśnie tutaj poszukiwanie kapitału jako tego najważniejszego narzędzia dla rozwoju. Pytanie, po co firmie, która zaczyna swój rozwój giełda papierów wartościowych? Dlaczego w 2013, bo to już minęło ponad 6 lat od dzisiaj, jako prezes zarządu podjąłem decyzję o wprowadzeniu spółki na rynek publiczny, na rynek newcomer. Pan prezes mówił tutaj, że padło moich poprzedników w wypowiedziach porównanie rynku newcomer do innych tego typu rynków europejskich. Oczywiście idea była jak najbardziej słuszna, tutaj modelowym wzorem był rynek londyński. Czy te 6 lat, na które spółka moja spędziła na tym rynku New Connect, pokazało, że uzyskaliśmy i zrealizowali te cele, które chcieliśmy? Spróbuję na to odpowiedzieć. Po pierwsze, po co wejście na rynek publiczny? Po co taka droga, a nie inna rozwoju? No, na pewno poszukiwanie możliwości pozyskania kapitału. Kapitału w tym przypadku dwojakimi torami mogącego wpływać do firmy. A poprzez sprzedaż swoich akcji, czyli dzielenie się z inwestorami swoim dotychczasowym dorobkiem wiedzy, kapitału, doświadczenia, oddaje część wypracowanego przez siebie majątku, chcąc dzięki tym pieniądzom ten majątek pomnożyć. Lepiej mieć 5% w miliardzie niż 100% w milionie. Prawda? Więc tutaj można sobie tak myśleć o tym modelu. Czyli giełda to kapitał na rozwój, ale giełda to również prestiż i no, kontrola to jest oczywiście inna sprawa. Tak, kontrola jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast nawet będąc niekoniecznie większościowym akcjonariuszem w spółce giełdowej, taki większościowy, który ma 51%, wprost można spółkę kontrolować i nią zarządzać. Giełda to kapitał, giełda to prestiż, giełda to pozycja. Czy udało nam się przez te 6 lat osiągnąć te trzy, powiedzmy, elementy? Kapitał? Nie. Czyli my, wchodząc na rynek New Connect w 2013, próbowaliśmy przeprowadzić emisję akcji. Ja pamiętam swoje spotkania z funduszami, z inwestorami, tak zwane roadshow, które prowadziłem. Jednym z głównych zarzutów było to, o czym mówił tutaj przed chwilą mój poprzednik, a mianowicie strach funduszy przed niemożliwością później wyjścia. To jest mariaż na kilka lat, tak jak mówił pan Bezgraczek, to jest 5-letni okres z reguły, fundusz wchodzi, restrukturyzuje firmę, rozwija, ale później chce z niej wyjść. I padało pytanie, czy też zarzut, jaka będzie ta droga wyjścia, skoro na koniec nie ma w ogóle płynności, jak my z tej spółki wyjdziemy, skoro jesteśmy na giełdzie. No to trzeba przejść na rynek główny, gdzie ta płynność powinna być lepsza. Stąd decyzja, a natomiast wrócę do tych dwóch pozostałych elementów, prestiż i pozycja, to odpowiedź brzmi tak. Giełda papierów wartościowych na pewno daje każdej firmie zupełnie inne postrzeganie. Postrzeganie przez urzędy, postrzeganie przez samorządy, postrzeganie przez instytucje bankowe i klientów. Ta firma traktowana już jest jako taki dorosły uczestnik rynku kapitałowego, dorosły uczestnik gospodarki. W związku z tym odchodzi szereg różnych pytań, różnych wątpliwości, które z reguły mają miejsce przy postrzeganiu firm, które na giełdzie nie są. Oczywiście to wynika z tej transparentności i z tych narzuconych restrykcyjnych obowiązków raportowania. Te obowiązki są dzisiaj porównywalne na rynku New Connect i na rynku głównym, stąd należy sobie odpowiedzieć, czy można szukać obecnie jakichś deregulacji w tym zakresie. Tutaj myślę, że są takie pomysły przez giełdy papierów wartościowych wprowadzane. Pan prezydent o tym też mówił. Myślę, że przejście na rynek główny powoduje znowu przestąpienie spółki do innej linii, możliwość uzyskania tej właśnie płynności, a zatem być może absorpcję kapitału z funduszy i wejście jako partnerów biznesowych. Co nie zmienia faktu, że przed nami ta droga dopiero jest. My chcemy w przyszłym roku takową emisję przeprowadzić i czy ona będzie sukcesem, no to rynek i sytuacja gospodarcza pokaże. Zakładam, że tak. Mogę powiedzieć, że gdyby ci inwestorzy sprzed 6 lat skorzystali wówczas do zaproszenia do wejścia do spółki, to te plany, ten rozwój gospodarczy i ta strategia, która była im prezentowana, została spełniona nie w 100, a w 150%,
czyli mogą powiedzieć, że powinni żałować. Natomiast obawiali się braku płynności, braku stabilności przedsiębiorstw. Czyli, panie redaktorze, giełda na pewno daje nam impuls rozwojowy w postaci tego, że firma jest inaczej postrzegana, powinna mieć lepsze wskaźniki w lepsze pozycjonowanie na rynkach finansowych i możliwości pozyskania kapitału. Czy tak do końca jest, to będziemy weryfikować w praktyce. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj ilość spółek na polskiej giełdzie i dlaczego być może tych debiutów było ostatnio tak mało, no tutaj jest kwestia trendu ogólnoświatowego, to powiedziane zostało przed chwilą, ta sytuacja to nie jest wyjątkowa sytuacja w Polsce, natomiast na pewno giełda powinna szukać nowych rozwiązań pozyskiwania kapitału, również dla sektora małego i średniego biznesu, który w większym wymiarze powinien być reprezentowany na giełdzie. Tutaj jest na przykład bardzo wskazane i myślę ciekawe rozwiązanie, takie jak zaangażowanie się NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego, jako podmiotu, który nabywa akcje polskich spółek będących na giełdzie. W portfelu NBP są dzisiaj akcje spółek zagranicznych, na przykład amerykańskich. Dlaczego nie mogą być akcje spółek polskich? To byłby jakiś wewnętrzny impuls tutaj dla rozwoju gospodarki. Ja uważam, że ta decyzja o byciu na GPW była decyzją słuszną. Pan redaktor powiedział trochę pod prąd. Tak, trochę pod prąd dzisiejszego dnia, ale ta decyzja to nie jest decyzja na rok czy dwa, jest to strategiczna decyzja na najbliższą minimum dekadę, jeżeli chodzi o patrzenie na strategię rozwoju firmy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, druga tura pytań do wszystkich panelistów, a później na końcu poprosimy właśnie o pytania z sali, pytania gości. Pytanie do pana ministra Adamowicza. Panie ministrze, tutaj pan prezes Kraczyk mówił nie przeszkadzać. Albo takie nie przeszkadzać, to rozumiem, że również przez państwo nie przeszkadzać. Panie ministrze, co powinno się zmienić? Jak powinniśmy wprowadzić rozwiązania, by pomóc tym małym i średnim przedsiębiorstwom właśnie i w rozwoju, i między innymi w dostępie do kapitału? Nie przeszkadzać to jest dobre hasło, ale zmniejszać możliwie koszty prowadzenia działalności, dlatego że najskuteczniejszym sposobem gromadzenia kapitału dla mikro i małych firm to jest ich odkładany dochód w czasie. To, czego nie skonsumują i mogą odłożyć sobie na rozwój. Jest to rzeczywiście, jakby trwa dyskusja, no bank musi, pożyczając pieniądze, ważyć bardzo ryzyko tego projektu. Jeżeli przedsiębiorca ma własne środki, to on być może lepiej to zważy sam, tak? No i niekiedy te projekty, które bank by nie przyjął, no to z własnych środków się finansuje i wiele nosi sukcesy. No ja uważam, że w Polsce czas na to, żeby zaczęła się tworzyć silna klasa średnia. Byliśmy w Krynicy z panem prezesem i pan prezes w Krynicy bardzo dobrze określił, co to jest klasa średnia. To nie są ludzie, którzy zarabiają dzisiaj po 7-8 tysięcy złotych, tak, i przeznaczają to na bieżącą konsumpcję. To jest, a my tak to mniej więcej w Polsce rozumiemy w tej chwili, tak, klasa średnia. Nie mamy klasy średniej z mocno rozbudowanej, to dla nas i dla naszej gospodarki nie jest dobre. Powinniśmy właśnie iść w tym kierunku, żeby te zasoby mogły zostawać w przedsiębiorców, no bo w tej chwili myśli się o obniżeniu kosztów pracy, o kosztów przedsiębiorstwa w ogóle, no ale z jednej strony się myśli, z drugiej strony cały czas wchodzą dodatkowe obciążenia, no PPK, które jest, można powiedzieć, korzystne dla obywateli, no bo zabezpiecza emerytalnie, no jednak dzisiaj dołożyło 4%, tak, około 4% do kosztów pracy, czyli 4% zysku wyjdzie z firmy. Ale to jest jakby kwestia w ustalenia jakiejś długofalowej polityki państwa. Ja jako rzecznik raczej nie jestem uprawniony do takich odpowiedzi do pana ministra, do pana posła, to myślę, że on wsłuchuje się w to wszystko. No, jeśli chodzi o pomoc bezpośrednio państwa, no nie wiem, wydaje mi się, że bardzo ważnym problemem jest dzisiaj to, żeby te firmy mogły małe i średnie pozyskiwać zamówienia
No i tutaj, żeby był jakiś stworzony sposób pomocy w zabezpieczaniu tego, tych projektów. No bo jeżeli bariera finansowa będzie barierą taką, że te firmy nie będą mogły korzystać z zamówień publicznych, no to rozwijać się nie będą, a to są ogromne pieniądze i w zasadzie w wielu państwach to zamówienia publiczne spowodowały, że firmy krajowe rosły i stawały się rosły. Mamy Fundusz Rozwoju, mamy inne agencje, które mają wspierać MŚP. No dobrze, że są, dobrze, że działają, no ale to jeszcze według mojej oceny nie jest to, co na to czekają przedsiębiorcy. No, ja przekazuję sygnały przedsiębiorców, którzy przychodzą do rzecznika. Rzeczywiście tutaj do banku też nie można mieć pretensji, bo rzeczywiście są, finansują tylko w dużym stopniu, bo pan prezes podawał dane statystyczne, no dzieje się to, tak, to się dzieje, no ale banki mają swój biznes i muszą dbać o bezpieczeństwo loka i bezpieczeństwo swojego biznesu, a państwo tutaj powinno jednak no, w większym stopniu, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, spojrzeć na to, stronę zamówień publicznych, jak to zrobić, żeby jednak ten dostęp do tych zamówień publicznych był większy. A w przypadku funduszy unijnych, tak jak pan minister mówił, przedsiębiorcy by jednak woleli takie programy, które powodują, że nie zaburzają te fundusze konkurencji, no, bo jeżeli jakaś firma działa na rynku i dostaje pieniądze na wypłatę ten sam produkt, który produkuje jego konkurent, no i jeszcze na dodatek zdarza się, że nie musi oddawać tych pieniędzy, no to już jest w ogóle no, trudno to uznać za korzystne. No korzystne dla tego przedsiębiorcy, tak? No to się na pewno cieszy, jak z jakichś tam powodów ten fundusz utrzymał. Więc lepiej może tą pulę pieniędzy bardziej trzymać, żeby była szersza, pożyczać ją na może niskim oprocentowaniu, ale jednak no, nie ingerować w prostą gospodarkę przez wstrzykiwanie jednemu przedsiębiorcy pieniędzy i zadłużając w ten sposób. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana ministra Sobonia. Panie ministrze, rząd chwali się przyszłorocznym budżetem bez deficytu. Będzie miało to wpływ na inwestycje państwowe, szczególnie w sektorze budowlanym. I jeśli tak, to jaki? No i czy pomoże, albo aby nie zaszkodziło w rozwoju firm z sektora MŚP? Jak pan to ocenia? Myślę, że zrównoważony budżet nie zaszkodzi rozwojowi firm z małych średnich, w ogóle gospodarczych. Pożądany przykład, że weszliśmy w ten okres wzrostu gospodarczego, no, który jest, biorąc pod uwagę kilka takich momentów, po roku 1989, kiedy ten wzrost był oczywiście nawet wyższy, ale jednocześnie gospodarka była dużo mniej zrównoważona niż dzisiaj, także dzisiaj mamy taki stabilny i dobry z punktu widzenia wskaźników makroekonomicznych wzrost gospodarczy, wskaźników i w zakresie właśnie tych, w zakresie budżetu mamy osiągany cel inflacyjny, mamy stabilne wzrosty, czy doświadczenie sytuacji, jeśli chodzi o kredyty, mamy dodatni bilans również, jeśli chodzi o pracowników, to jest dzisiaj dużo lepsza sytuacja niż jeśli chodzi o bezrobocia, jeśli chodzi o migrację, więc mamy sytuację dość dobrą. Wynikiem tego jest zrównoważony budżet. Polska rozwija się dzisiaj w tempie, który jest no, dużo większy niż przeciętna krajów Europy Zachodniej. Więc z jednej strony ten budżet roku 2020 zwiększa bazę podatkową i poprzez trwałe rozwiązania i poprzez jednorazowe zastrzyki środków do budżetu, ale z drugiej strony zwiększa również możliwości rozwojowe, wydatkowe i ograniczane z wydatków
przedsiębiorstwa wydały za nakłady inwestycyjne. Natomiast państwo, prowadząc tą politykę, którą dzisiaj prowadzimy, zwiększało popyt i konsumpcję, co w przypadku dużego państwa jak Polska, a również swoje znaczenie dla gospodarki. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana prezesa Marka Titla. Tutaj pan prezes Piotrkowa wspominał o pomyśle NBP, Narodowy Bank Polski mógł inwestować w akcje spółek notowanych na GPW. Panie prezesie, według pana to jest dobry pomysł? My jako giełda zapraszamy każdego inwestora, który chce obracać akcjami na naszym pakiecie. Natomiast taką bardziej systemową rolę dla banków centralnych widziałbym w dwóch takich obszarach. Pierwszy jest taki, który został wprowadzony na Węgrzech. Na Węgrzech został wybrany program obligacji, który do 70% obligacji małych i średnich firm obejmuje Narodowy Bank Węgier. Jest to poprzedzone badaniem ratingu. Zostały zatrudnione dwie agencje ratingowe do tego, żeby badać ratingi tym małym i średnim przedsiębiorstwom. Dodatkowo warunkiem jest taki, że te obligacje w ciągu 6 miesięcy muszą trafić do obrotu na rynku regulowanym, na giełdę inwestycyjnym. A do tego została jeszcze zatrudniona firma doradcza, która tym firmom, które nie sprostały wymogom ratingowym Narodowego Banku Węgier, ma pomóc w tym, żeby poprawiły swój system finansowy, żeby mogły z tego programu skorzystać. Zgłosiło się 600 firm do tego programu, a Węgier jest w MŚP. Jak do tej pory finansowanie uzyskało 15. Proces cały czas trwa i kolejne firmy się zgłaszają. Wydaje się, że to taki bardzo ciekawy sposób, że powiem, przybliżenia firm do rynku kapitałowego. A z punktu widzenia Bank Narodowy Węgier, w jasny sposób daje do zrozumienia, że przez to, że obligacje były notowane, to nie jest to dyskrecjonalna decyzja banku dać czy nie dać, to mamy cenę rynkową, więc po prostu zmniejsza ryzyko systemowe w systemie, zmniejsza ryzyko w systemie finansowym. I gdyby nie te niesławne już produkty oparte o kredyty hipoteczne, które banki wymieniały między sobą, bo one były wymieniane z nieprzyjemnością zorganizowaną platformą, z tego się giełdy, to pewnie kryzysu tego 2008-2009 byśmy nie mieli, więc zdecydowanie jest tak, że im większa jest przejrzystość i transparencja na rynku, tym na pewno lepiej dla systemu finansowego, a takie transakcje wykonywane z dwoma partnerami z tej platformy obrotu, na pewno generują ryzyko systemowe w postaci niekoordynacyjnego ryzyka potencjalnego. Mądrość zbiorowa jest większa niż mądrość indywidualna. Drugi taki program, który ewentualnie Narodowy Bank Polski rozważy, czy zdarza się banku również centralnym to angażować, ponieważ bank centralny też posiada nie tylko obligacje państwa, ale też obligacje największych światowych przedsiębiorstw. I tu można pomyśleć o tym, co zostało tutaj przez panią dyrektor Przewalską zasygnalizowane z Ministerstwa Finansów, czyli obligacje rozwojowe. I tu jest kwestia taka, że tak jak słusznie pan profesor Wieszkiewicz bardzo ładnie nam przedstawił ogrom i rozmiar polskiego sektora bankowego i bez wątpienia sektor bankowy, zbudowanie tak olbrzymiego sektora bankowego jest gigantycznym sukcesem polskiej transformacji, natomiast już w swoim takim opracowaniu z 2015 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że jesteśmy wtedy już w optimum rozwoju sektora bankowego, a on jeszcze urósł. I żeby państwo tak zilustrować w pewnych liczbach, to państwo polski sektor bankowy, jego rozmiar się zbliża do rozmiaru naszego PKB, kiedy muszę skorygować panu dyrektor, bo to łącznie z spółkami zagranicznymi, spółki krajowe mają tylko 15% udziału ze spółek krajowych w PKB. Kiedy w Stanach Zjednoczonych mamy sytuację taką, że sektor bankowy jest bilansowo połowa PKB, a
tylko w systemie zwiększy transparencję i przejrzystość rynku, mógłby rozważyć, żeby przyjmować od banków te obligacje rozwojowe w momencie, kiedy bank otrzymuje trudności, może zostawić obligacje Skarbu Państwa, banki dostać zamiast gotówkę, tak samo, żeby mógł również obligacje odpowiednio rankingu, ale przy korporacji nie dostawać te obligacje rozwojowe, które w swoim założeniu mają czy stałe stopy procentowe, czyli nie mogą być ryzyko stopy procentowej dla tych, którzy tą obligację nie mają dla internetu, czyli przedsiębiorstwa nie muszą znać się na zdrowiu zajęcie stopy procentowej, tylko mają stałe procentowe. I to dodatkowo są to obligacje długoterminowe, pięcioletnie co najmniej, więc naprawdę są nastawione na rozwój. Gdyby Narodowy Bank Polski miał taki program, do obligacji rozwoju formułowanych przez Ministerstwo Finansów, na pewno by to ułatwiło bankom inwestowanie w takie obligacje, które by dawały takie długoterminowe, stabilne i przewidywalne finansowanie polskim firmom. Podsumowując, oczywiście zapraszam na Bank Polski do większej aktywności na rynku kapitałowym, ale szczególnie na tym, że nie widzę tutaj dużą przestrzeń dla rynku kapitałowego instrumentów dłużnych, co jest też takim naturalnym instrumentem do wybierania przez banki centralne. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana prezesa Maxa Kraczkowskiego. No to właśnie, pan prezes, jak to z tym sektorem bankowym jest pana zdaniem? Czy on dobrze wypełnia swoją rolę jako pośrednik między dostawcą kapitału a tymi, którzy tego kapitału potrzebują? Dziękuję za pytanie. Myślę, że wykonuje bardzo dobrze z punktu widzenia tego Banku Polskiego, na zajmowana wcześniejszej wypowiedzi właściwie pytania. Uzyskaliśmy certyfikację, czy właściwie zostaliśmy określeni tytułem najstabilniejszej instytucji finansowej w ramach stres testów przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru. Czyli krótko mówiąc, wrażliwość PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku na scenariusze, jak to się umawia w sektorze finansowym, stresowe, a tak naprawdę kryzysowe w gospodarce, pokazuje to, że oparty jest o silny, zdrowy fundament. W związku z czym jego rola w ramach pracy z polskim biznesem może być również oparta o bardzo stabilne fundamenty. Jeżeli chodzi o, bo pana pytanie jest troszeczkę szersze, bo chodzi o rozwój sektora, tak? Nie pytał pan o jeden bank, tylko o sektor. Jestem przekonany, że z punktu widzenia przedsiębiorców istotne jest to, żebyśmy rozwijali współpracę z rynkiem finansowym w sposób zrównoważony. Nie tylko pozyskiwanie kapitału przez banki, ale także za pośrednictwem giełdy, czy zaproszonych do współpracy z polskim biznesem, funduszy, ma tutaj znaczenie. Czy zastanawiałbym się nad tym, jakiego typu instrumenty, oprócz tych, które dzisiaj znamy, powinny zafunkcjonować? To myślę, że nawiązując do wypowiedzi dwóch przedmówców, na pewno fundamentem jest stabilność obrotu i pewność co do tego, że w trakcie gry nie będą się zmieniały reguły związane z uczestnictwem w tym, z czym się wiąże inwestowanie na rynku. Jeżeli chodzi o transmisję, warto wspomnieć o tym, że poszczególne produkty czy usługi sektora bankowego polskiego adresowane do przedsiębiorców na tle europejskim wypadają bardzo dobrze. Często jesteśmy ten centrum rozwiązań dla biznesu. Mamy doskonale funkcjonujące rozwiązania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych oddanych do ręce naszych klientów. Tutaj rzeczywiście Polska z punktu widzenia europejskiego zasługuje na uznanie. Zresztą dowodem tego uznania być może nie jeżeli chodzi o styl korporacyjny, ale jest szereg nagród przyznawanych dla polskich banków, w tym dla PKO Banku Polskiego, chociażby drugi raz z rzędu za najlepszą aplikację mobilną na świecie. Dla produktu ICO doskonały serwis tej możliwości komunikacji z bankiem. Oczywiście ma też wpływ na szczególności tych małych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność. Warto pamiętać o tym, że produkty usług bankowe adresowane na rynku to jest jedna strona współpracy transmisji
funkcjonowanie banku jako dostawcy usług i rozwiązań w zakresie już nie tylko finansowym, ale strukturyzacji transakcji, przedstawienia zalet związanych z korzystaniem określonego portfela produktowego. Tutaj także jestem spokojny, polski rynek bankowy zyskują uznanie klientów korporacyjnych czy biznesu. W przeciwieństwie do różnych tez wskazujących na to, że występuje tutaj jakaś nierównowaga, jeżeli chodzi o oczekiwania rynku i pracy sektorów, widzieliśmy to trochę zaskakacznie niż odczytam statystyki ukazujące to, że właściwie klienci polskich banków mimo otoczenia regulacyjnego to bardziej jest obciążenie polskich banków, oceniają tą współpracę jako bardzo efektywną i owocną, to znaczy satysfakcjonującą. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w pewnym sensie, w cudzysłowie, w poprzednim życiu, jestem zresztą bardzo długi, miałem okazję pracować dla naszego Państwa w Parlamencie i sposób oceny jest różny z perspektywy osób pełniących funkcje publiczne, występujących w ramach rynku. Natomiast niewątpliwie dobrą platformą wymiany tych opinii, ocen czy spostrzeżeń są debaty takie jak ta, ale też ważną rolę tutaj pełni Związek Banków Polskich, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i kilka innych podmiotów, które pomagają wypośrodkować oczekiwania versus rynek. Ale niewątpliwie, jak podkreślę po raz drugi, najstabilniejszym fundamentem współpracy w celu pozyskania podatkowego finansowania dla polskiego biznesu jest stabilność, jeżeli chodzi o przyjęte rozwiązania w ramach gry rynkowej. I myślę, że gdybyśmy pokusili się o to, żeby zaprosić do Polski jeszcze większą ilość funduszy, na przykład amerykańskich, bo oni żeśmy mówili, zresztą mamy tutaj pana prezesa Krawczyka z CDC, to również z punktu widzenia sektora finansowego i banków tego typu geniu finansujące gospodarkę byłoby nie tyle konkurentne, bo to zupełnie jakby inny segment i zupełnie innego typu wyzwania, ale elementem uzupełniającym ten mix, który wchodzą banki, giełda i fundusze. Panie prezesie, dziękuję bardzo. No to pytanie do pana prezesa Krawczyka. Panie prezesie, to jak pan ocenia udział funduszy typu CDC w polskiej gospodarce? Jest on wystarczający, mały? Jak to wygląda? No, oczywiście chciałbym jeszcze powiedzieć, że szklanka jest w połowie pełna. Na pewno jest olbrzymia przestrzeń do tego, żeby zwiększyć zaangażowanie funduszy kapitałowych. To, co powiedział pan prezes Kraszkowski, jest absolutnie najistotniejsze. Znaczy, my, tak jak tu siedzimy, nie konkurujemy ze sobą. Każda złotówka zainwestowana przez fundusz jest zwykle meczowana przez złotówkę i angażowana przez bank. Nasz fundusz współpracuje z polskimi bankami, współpracuje z innymi z PKB. Tak samo nigdy żaden fundusz nie postrzega giełdy jako konkurenta, jako alternatywy. To jest element ekosystemu, który musi działać, współdziałać i bez poszczególnych elementów tego ekosystemu cały system przestaje działać efektywnie. Pan prezes Pietraszkiewicz wspomniał w barierach prowadzenia biznesu o bardzo istotnym elemencie, który jest barierą dla polskich przedsiębiorców, to jest kadra menedżerska. To jest możliwość skupienia się na strategicznych decyzjach, zasoby do tego, żeby pewne decyzje przeanalizować, dobrze je przygotować. Polski przedsiębiorca niestety cały czas skupiony na tym, żeby uczestniczyć w tej walce konkurencyjnej, rozwijać biznes z dnia na dzień. Niestety czasem brakuje takiej refleksji, a przede wszystkim brakuje zasobów do tego, żeby projekty ekspansji przygotowywać, testować. Tu jest rola funduszu private venture capital, o której rzadko się mówi. To jest taka rola wspólnika, to znaczy kogoś, kto przynosi tylko kapitał, przynosi też doświadczenia z wielu innych struktur portfelowych. W przypadku takich instytucji jak nasza oczywiście, które skupiają się na tym nieco innym segmencie rynku, ale moim zdaniem każdy fundusz, który działa w naszym kraju, też może to robić, to jest dostęp do międzynarodowego modelu, czyli przenoszenie pewnych technologii, pewnych modeli
raczej siedzimy w tej samej stronie stołu z przedsiębiorcą, bo fundusz inwestuje swój kapitał podłożony przez inwestorów, ale również ryzykuje. W związku z tym dokłada staranności temu, żeby stworzyć przedsiębiorstwie jak najlepsze środowisko do jego rozwoju. Warto to dla nas zawsze zostanie w prawie. Nawet jeżeli fundusz wyjdzie, miejmy nadzieję, poprzez giełdę, ta kadra menedżerska średniego szczebla, wymowa, która się zaszczepi w spółce, zostanie i dzięki niemu spółka może rozwijać się już sama i stawać się tym graczem paneuropejskim czy oczywiście międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Wracamy do ekosystemu. Pan prezes Pietraszkiewicz, proszę o kontynuację, bo pan powiedział, że negatywnie ocenia ten ekosystem. To teraz proszę powiedzieć dlaczego. Proszę Państwa, dzisiaj ceniony analityk na rynku, właściciel inicjatyw spod daty, zatytułował tekst swój "Politycy obrazili się na małe firmy". Wyszedł pan Rzecznik. Musisz tak się obrazić. Tak, ale nie. Proszę Państwa, i jednocześnie podał slajd, który pokazuje dane od 2005 do 2018 roku, z którego wynika, że inwestycje przeliczone na jednego pracownika w firmach zatrudniających powyżej 49 osób osiągały kwotę około 30 tysięcy złotych, a w przypadku firm do 9 osób, proszę zobaczyć, one w ostatnich latach mają tendencję spadającą i przekroczyły 15 tysięcy. Jak Państwo sądzicie, przy podwyższeniu w szybkim tempie płac minimalnych, jednocześnie konieczności odprowadzenia środków na pracownicze programy, żeby była jasność, one są potrzebne, czy szanse tego soli polskiej gospodarki wzrosną czy zmalają? W każdym razie będzie to dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców w tej największej liczbie ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Ten tytuł, jak dzisiaj przeczytałem, to sobie zadałem pytanie, czy polscy politycy, żeby była jasność wszystkich frakcji. Bo ja nie uczestniczę w kampanii wyborczej, co chciałem od razu powiedzieć. Chyba się obrazili też na polskie instytucje finansowe. W poprzedniej edycji mówiliśmy o innowacyjności. Więc mogę Państwu powiedzieć, co by myśleli polscy politycy z 5 lat temu, chyba panie prezesie, wprowadzając za innowację, za elektronizację polskiej bankowości rozwiązanie, że nie wolno pobierać praktycznie opłat za transfery elektroniczne. Tak jakby to miały wykonywać kasoludki, a za cyberbezpieczeństwo jakby miał odpowiadać świetnikowi. Ale to nie wszystko. Te zelektronizowane nowoczesne banki mają świadczyć usługi elektroniczne, rozliczenia podatkowe i takie inne, też nie pobierając opłat. Więc jeżeli mówimy o automatyzacji i robotyzacji, to program, który by miał polegać na tym, żeby od instalowania automatów i robotów, no broń Boże, żeby one miały pracować za darmo, bo przecież karmić nie trzeba i nie potrzebują też więcej. Oczywiście to są żarty. Krótko mówiąc, my w pewnych sprawach rozwojowych musimy się rozumieć, a teraz żeby podać konstruktywne, ja jestem człowiekiem konstruktywnym, chcę powiedzieć. To po pierwsze, wydaje mi się, jestem przekonany, że powinniśmy promować bardzo mocno współpracę przedsiębiorców z polskim, ale głównie z polskim, ale nie tylko światem nauki. Bo tam w najbliższym statystyku latach rozstrzygnie się sukces naszej gospodarki. Po drugie, pamiętajmy, że są bardzo ciekawe projekty, które są dostępne. Myślę o kredytach technologicznych. To jest polski produkt, polski wynalazek od kilku lat i każdego roku udzielamy parę tysięcy kredytów. Między innymi, proszę Państwa, z tego kredytu jeździ łaźnia
nanosie z detektorami podczerwieni, które są produkowane przez polską firmę. Po trzecie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że polskie banki i ich partnerzy, bo tutaj wiodący jest na pewno Bank Pekao BP, także finansują rozwój gospodarki w różny sposób, przez leasing w szczególności, ale także inne formy, jak faktoring. Tutaj czasami są to dogodne formy. Potrafimy to robić. Po czwarte, proponuję odkryć skarby polskiej gospodarki. Cieszę się, że jest Pan Minister. Proszę Państwa, jeśli w naszym kraju blisko 90% mieszkańców ma własne mieszkanie, to jest ich własność. W przeciwieństwie do Niemców czy Francuzów, gdzie jest znacznie mniej, bo tam tylko połowa w niektórych krajach obywateli ma co najwyżej własne mieszkanie. To odkryjmy skarby. Własność, która jest warta 100, 200, 500 tysięcy złotych, jest majątkiem, w oparciu o który można rozwijać biznes. A w przypadku banków, jeśli my mamy udzielonych 420 miliardów kredytów zabezpieczonych hipotekami, świetnie obsługiwanych, to przecież gdyby pan prezes giełdy papierów wartościowych porozumiał się z odpowiednimi instytucjami, to w oparciu o te 420 miliardów kredytów zabezpieczonych hipotekami można uplasować na polskiej giełdzie papierów wartościowych część listów zastawnych, każdego roku po 15-30 miliardów złotych, i ściągnąć do Polski stały, trwały, wieloletni kapitał, tani, który szuka dzisiaj stabilnych, pewnych instrumentów finansowych. My sobie z tym nie możemy poradzić od kilkunastu lat. Jak już byliśmy w ogródku, witaliśmy się z gąską, to na tego typu instrumenty nałożono dodatkowy podatek bankowy i prysło. Czesi mają więcej tych instrumentów, Węgrzy mają więcej tych instrumentów, a ile razy są mniejsze? To jest sposób mobilizacji taniego kapitału. Jakby takie instrumenty były, to pan prezes przywozi natychmiast wiele miliardów taniego kapitału długoterminowego do Polski, z którego można finansować znowu mieszkania na wynajem, drogi, elektrownie i inne rzeczy. Czyli odkryć skarby polskiej gospodarki. One są. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Jeszcze czas przyznaczyć. Jeszcze jedną rzecz. Wreszcie zacznijmy poważnie rozmawiać z Polakami na temat oszczędzania na cele mieszkaniowe i na cele emerytalne. Ci, którzy nie mają mieszkań, pochodzą z biedniejszych rodzin, nie oszczędzają przez parę lat, a później wzorem Austrii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Czech i innych krajów, niech budują czy współbudują lub kupują. Jeżeli zaspokoją potrzeby mieszkaniowe lub ktoś się ożeni z kimś albo otrzyma spadek, to niech dochody z tego tytułu wzmocnią jego emeryturę lub rentę. To są znane rozwiązania. Natomiast nie można się z tym przebić, ponieważ zbyt często nie potrafimy zbudować mechanizmu, który zachęca ludzi do spokojnej, stabilnej pracy i do organicznego wzrostu. To można zrobić. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie do pana prezesa Piotra Hoffmana. Panie prezesie, mamy, mówi się, rekordowo niskie stopy procentowe. No jak to jest? Czy odczuwa pan jako przedsiębiorca, że kapitał faktycznie jest tańszy i łatwiej dostępny dzięki tym stopom? Dobrze, odpowiem na to pytanie troszeczkę bardziej na odległość, jak można. Po pierwsze, widząc wszystkie wypowiedzi poprzedników, układa mi się taki tutaj jeden ważny moment przekaz. My razem, przedsiębiorcy, pracownicy, rządzący, poszukujemy dzisiaj modelu nowego, nowoczesnego państwa, nowego systemu gospodarczego. Takiego systemu, który a, ucieknie i odejdzie od tej Polski, która jest zasobem taniej siły roboczej, bo to nie jest żadna innowacyjność, to było właśnie cały czas pogrążanie naszej gospodarki w tym modelu taniej siły roboczej, szukanie w tym jakiegoś wzorca, że to jest super droga rozwojowa. To oczywiście, że nie. Dzisiaj trzeba znaleźć możliwość wyjścia z tej pułapki średniego dochodu i to jest rola dla
wszystkich, którzy współpracują na scenie gospodarczej, przedsiębiorców, bankowców, ustawodawców. Jeżeli będziemy szukać możliwości dostępu do kapitału, bo ten kapitał jest oczywiście paliwem dla każdej firmy, dla każdego rozwoju, to ten kapitał pozwoli nam, nasze polskie firmy, zmienić, doprowadzić do tego, że będą dużo efektywniejsze. Ten kapitał, o którym mówi pan prezes Graczkowski, kapitał nie rozumiany tylko jako pieniądz. Pieniądz to jest tylko jeden z elementów tego kapitału. Kapitał jako wiedza, jako know-how. My tego nie mamy. Jesteśmy cały czas gospodarką bardzo mało efektywną, o dużo niższej efektywności w stosunku do gospodarek zachodniej Europy, czy też Stanów Zjednoczonych. Tu są obszary do zmiany. Kapitał, który wykorzystamy na innowacyjność, na edukację przedsiębiorców, pracowników, zmiany kadry menedżerskiej. Teraz odpowiadają, czy stopy procentowe to dzisiaj jakieś eldorado? No oczywiście są najniższe w historii. Wiele parametrów dzisiaj gospodarki jest najniższych naszej tej, powiedzmy, najnowszej historii. Mamy najniższe bezrobocie, mamy z kolei najwyższy w Europie wskaźnik wzrostu gospodarczego. Tych wskaźników jest dużo, ale czy te same niskie stopy procentowe pozwalają na łatwą dostępność do kapitału? Niekoniecznie. My potrzebujemy takiego zbudowania, tak jak mówił pan prezes Graczkowski, takiego zrównoważonego dostępu do kapitału. Potrzebujemy dostępu do kapitału trochę bardziej na model amerykańskiej gospodarki, gdzie 3/4 biznesu finansowania jest poprzez rynki kapitałowe, a 1/4 poprzez sektor bankowy. Tak górnoobrazkowo. W Europie to jest zupełnie odwrotnie, tak? Czyli mniej więcej 1/3 jest przez rynki kapitałowe, reszta przez bardziej tradycyjne, konserwatywne systemy finansowe. W Polsce ten system bankowy jest zdecydowanie jeszcze większym elementem czy bodźcem do finansowania firm. Jeżeli byśmy szukali zrównoważonego modelu pozyskiwania kapitału, który byłby wspierany przez odpowiednie narzędzia na giełdzie papierów wartościowych, przez równoległe działania banków polskich, przez równoległe działania funduszy, które by tutaj mogły bardziej aktywnie wejść, ten kapitał byłby na pewno tańszy i bardziej dostępny. Pan prezes przed chwilą przede mną powiedział, że szukajmy tych dóbr, tych skarbów narodowej gospodarki. No, oczywiście tak, mamy ten zasób nieruchomości największy w Europie, jeśli nie na świecie, we własności. No pytanie tylko, że był kilka lat temu taki, powiedzmy, w tym kierunku zmierzający model udrożnienia tego typu środków, model REIT-ów. Tutaj żeśmy od tego modelu, to oczywiście trochę inny pomysł na absorpcję tego tańszego kapitału, który mógł budować i rozbudować gospodarkę, no, ale to zostało też zaniechane. Pytanie, czy do tego nie wrócić, czy ten system takich funduszy, które inwestowałyby w nieruchomości, które pozwalałyby dzięki temu emitować później listy zastawne, o czym pan prezes mówił, nie jest tematem na osobną w ogóle tutaj dyskusję i poszukanie takiego modelu na ściągnięcie kapitału do kraju, albo uruchomienie tego kapitału, który drzemie na lokatach bankowych, bo to są też miliardy złotych, które są na lokatach bankowych, a które mogłyby zasilić. Pracują oczywiście, ale mogłyby być może pracować efektywniej. Nie mówię, że wszystkie, bo przecież nie każdy musi szukać jakiegoś bardzo obarczonego ryzykiem modelu inwestowania swoich pieniędzy, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby ewentualnie te modele pokazać. Ja powiem państwu, że ostatnie lata, kiedy mamy te historycznie niskie stopy procentowe, pokazują, jak ogromny napływ, przesunięcie kapitału z lokatorów następuje właśnie do sektora nieruchomości, bo ten sektor przez Polaków jest traktowany jako stabilny i tutaj widzę potencjał i widzę to, że Polacy ten sektor nieruchomości lubią. Podsumowując tą swoją wypowiedź, to, że stopy procentowe są najniższe w historii, to dla przedsiębiorców jest istotne i ważne, ale to nie jest kluczowy element dla pozyskiwania kapitału, bo jest jeszcze szereg innych barier procedur, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali. Jeżeli będziemy patrzeć na to całe środowisko, ten ekosystem finansowania polskiego biznesu całościowo, tak jak tu przy tym stole mamy przedstawicieli właśnie wszystkich odpowiedzialnych za finansowanie tego sektora instytucji, to myślę, że wtedy znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Szanowni panowie, bardzo dziękuję za
odpowiedź na pytanie, ale też nie Państwo, bo mamy pytanie z sali. Pan Henryk, jeszcze raz proszę do mnie tutaj, żeby wszyscy słyszeli. Ja bym pierwszy. O, przepraszam. To za chwilę, prawda? Proszę. Ja tu mam pytanie, właśnie w sprawie energii, jestem rolnikiem, prowadzę gazowe. Mam pytanie do pana prezesa, czy państwo zakładają finansowanie takich biogazowni? Zdaniem naszego środowiska takich biogazowni musi dostać około 3000. 3000 MW energii elektrycznej. No to takie 3-1 MW biogazowni. A dlaczego? Dlatego, że 2021 roku będzie liczony ślad węglowej żywności. My eksportujemy 30 miliardów. Euro żywności. I teraz może podam przykład, jak to jest istotnie ważne dla prowincji. Jeżeli hodujemy świnie, to na produkowanie 1 kg świń mamy emisji 5 kg CO2. Jeżeli jest biogazownia, mamy 0. Dlatego, że biogazownia ma jedną emisję. I to jest zbudowanie 3000 biogazowni, to jest 50 miliardów. To jest potężny rynek. Które w mieście jest nieprzyjemne, to jest wieś inwestuje. Ja mam taką serdeczną prośbę, żebyście się pochylili, bo ja o tym mówię i tego nie chcę słuchać. Ale to jest tak perspektywiczne i tak cholernie ważne, że tutaj apeluję, bo ja jestem rolnikiem i obserwuję również jak banki. I tutaj mam taką BP przegrywa z Airbusem z innymi. A to jest tak bezpieczny rynek, bo ci ludzie nie oszukują, to nie są koszta pleże, oni zawsze oddają. Żebyście uwrażliwili się na dawanie dla rolnictwa kredytu. Bardzo dziękuję za pana pytania. Właściwie to nie jest pytanie, tylko przedstawił pan prezesowi, się pewnie zgadzam. Proszę wziąć pod uwagę to, że zarówno kwestie związane z energetyką, w tym segmentem, o którym Pan mówi, jak i po prostu prowadzeniem biznesu, są dobrze zaadresowane przez Pana. Mówię tutaj w kontekście pracy tego Banku Polskiego z klientami. Z jednej strony obserwujemy to, w jaki sposób porozumienie pańskie wpływa na portfele kredytowe instytucji finansowych. Coraz częściej podają pytania ze strony inwestorów o to, czy banki mają na uwadze incentyw krytyczny, czy nie angażują się w technologie węglowe. Z drugiej strony w planu sektorze Ando, to oczywiście są przygotowywane poszczególne regiony Polski, przygotowują swoje koncepcje komunikacji z tym segmentem rynku. Natomiast koniecznie musi Pan korzystać z naszej oferty kredytowej, w związku z tym, że rozumiem, że możemy typu LM instalacji, urządzeń niezbędnych do prowadzenia tego typu biznesu mogą być wspierane działalnością i ofertami leasingu. Także cała gama produktów jest do Państwa dyspozycji. A jeżeli chodzi o przygotowanie strategii, to tak też odczytuję troszeczkę, widzę w tą stronę zmierzała na wypowiedź do tego typu biznes modeli. Być może na to przyjdzie niebawem czas. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o rynek banku, jesteśmy aktywnie obserwujemy to, gdzie jest wartowana przez naszych partnerów biznesowych potrzeba udziału banku w rozwoju biznesu. Bardzo dziękuję. Nazywam się Peros Grzegorz, jestem przedsiębiorcą. Przyjechałem na spotkanie specjalnie z Gdańska panu redaktorowi. Chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie, za możliwość uczestnictwa. Myślę, że tych spotkań będzie więcej. To jest bardzo ważne dla naszej gospodarki, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość spotkać się z najważniejszymi osobami w kraju i też przedstawić to, co ich boli. Powiem tak, mam 63 lata i mam jakieś doświadczenie. Firma jest stara, po 100 lat, piekarnia. I powiem, w latach tata mnie prędko wprowadzał do prowadzenia biznesu, powiem, pytań nie mam, ale takie spostrzeżenia swoje. Głównie chodzi o kasę, o szybki dostęp i tani dostęp do pieniędzy, wtedy firmy będą się rozwijały. W latach 70-tych, 80-tych nie
ostatnio czytałem taki artykuł, pani Merkel wprowadza, chce przygotować swój kraj do przemysłu 5.0. My nie mamy jeszcze 4.0. Tutaj pan prezes banków powiedział 30 parę tysięcy, 16 tysięcy mniejszych firmach, to jest dramat. My musimy o tym myśleć. Koszt stanowiska miejsca pracy w mojej piekarni kształtuje się jednego, jeżeli teraz przechodzę ten przełom, modernizuję bardzo mocno zakład, koszt jednego stanowiska kosztuje w granicach 1 do 4 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. Jeżeli nie chcemy, żeby nas Niemcy przyjęli, a też powiem Państwu, czuję się takim zakładnikiem, to co się dzieje w tej chwili w branży piekarniczej w Polsce, Niemcy nam dostarczają w tej chwili mąkę, drożdże, tłuszcze i maszyny, urządzenia. Jeżeli chce się produkować dobre pieczywo, to maszyny muszą być niemieckie. I jeszcze jedno, technologie też. Jeżeli chcemy kupić dobry chleb i coś wiedzieć na temat pieczenia chleba, musimy czytać niemieckie książki. To jest skandal. Tak nie może być. Był Instytut Piekarnictwa, mamy dobre wyroby, ogromne tradycje. To wszystko gdzieś zniknęło i uważam, że czas najwyższy, żeby to zacząć zmieniać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, że nie było pytania. To ma pytanie, proszę. No nie, to było takie, że dziękuję. Dzień dobry, ja powiem przed tym tak przedsiębiorca. Panie prezesie i również przewodniczący Związku Banków Polskich. Bo tu mam bardzo interesujący temat przepisów zasady, a jednocześnie pan panie prezesie, potwierdza fakt tego, że kapitał ma dwojaki wymiar, nie tylko finansowy, ale również ten, który tworzy pewną wartość dodaną. Jeżeli mówimy o rynku kapitałowym, to nie możemy patrzeć na to z punktu widzenia XIX-wiecznego, jakby pieniądz miał realną wartość kursową i myśleć o kapitale tylko możnie w tej części finansowej. Kapitał w XXI wieku są przede wszystkim ludzie, ich pomysły, ich innowacyjność. I jeżeli te dwie strony kapitału się nie zetkną, no to oczywiście niczego do tego nie można się spodziewać po gospodarce. A do tego brakuje jednego elementu, środków obrotowych. I tutaj, o ile pan prezesie powiedział, listy zastawne na giełdzie. Okej, ale dlaczego kapitał zagraniczny? Przecież te listy zastawne może wykupować pan przez Rząd Polski, pan NBP. Mamy własne środki finansowe. NBP może kreować w ten sposób pieniądze. Dlaczego mamy liczyć na kreację pieniądza od celu? A jeżeli chodzi o środki obrotowe, mamy narzędzie znane co najmniej 70 lat. To jest debet w rachunku. Dlaczego on nie jest wykorzystywany dla przedsiębiorców? Przecież to jest nic innego jak indywidualna kreacja pieniądza przez indywidualną osobę, której przyznano prawo do tego. To nie jest pożyczanie pieniędzy, bo tych pieniędzy nie ma. Ktoś, kto tworzy ten do rachunku, tworzy nowe pieniądze na rynku. On za nie odpowiada osobiście. Dlaczego z tego nie korzystać? Dziękuję. Panie redaktorze, moja propozycja jest taka. Pan poruszył bardzo ważną kwestię, ale ona jest, zasługuje na co najmniej też dwugodzinną debatę. Z czego to wynika? Nasz Narodowy Bank Polski w imieniu państwa odpowiada za wiele rzeczy, między innymi za stabilność pieniądza i za zarządzanie rezerwami deficytowymi. Polska także jest krajem, jak wiele innych krajów, zadłużonym. Z tego w poważnej części ten dług jest w rękach inwestorów zagranicznych. Tak jak wielu innych krajów, w tych krajach nie ma niespodzianek. Otóż gdybyśmy zrobili pewne ruchy, że prowadzili na wielką skalę zaangażowanie na rynek banku centralnego, powstaje pytanie, jaka by była jego wiarygodność wśród innych uczestników obrotu gospodarczego na rynkach międzynarodowych. Po drugie, my musimy pamiętać, że nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy zdestabilizowali polski rynek finansowy i doprowadzili do gwałtownej jakiejś utraty wartości złotego, za to odpowiada też Narodowy Bank Polski. Nie wszystko, nie wszystkie problemy polskiej gospodarki, i to zostało już powiedziane przed chwilą, wynikają z braku środków. Jeśli chodzi o środki obrotowe, to tutaj
że rzeczywiście trzeba nad techniką się zastanowić, ale nie wszystkie problemy wynikają z braku środków obrotowych. Niektóre problemy wynikają z nie jeszcze dostatecznych umiejętności organizacji naszej pracy. Niektóre problemy wynikają z braku współpracy systematycznej przedsiębiorców z nauką. Niektóre problemy wynikają z tego, że polska nauka nie potrafi pomagać tak, jak pomaga w innych krajach nauka ich przedsiębiorcom. I to jest szczęście, że my przez ostatnie 30 lat zwiększamy wydajność pracy, nawet zwiększamy efektywność pracy, ale w stosunku do innych krajów mamy jeszcze poważne prace do wykonania. Ja dlatego, panie redaktorze, deklaruję, gdyby była taka dyskusja o tym, jak zwiększać efektywność, ale spokojnie, wydajność pracy, jak budować potencjał materialny Polaków i naszego kraju. Pamiętajmy, że żyjemy w kraju i w miejscu, w którym przez kilkaset ostatnich lat wielokrotnie niszczony był dorobek materialny i intelektualny. I nie da się tego nadrobić tak. Nie da się. My skupiamy się ostatnio w dyskusjach, jakie wielkie straty ponieśliśmy po II wojnie światowej, bo one są ogromne i w ludziach, i w materii. Ale jakie wielkie straty ponieśliśmy po zaborach, o tym często zapominamy. Tam była kompletna ruina. Tam była kompletna ruina w wielu segmentach. Bardzo przepraszam, muszę otworzyć inną radę, dosłownie przy sobie. Szanowni Państwo, to ja chciałem bardzo wszystkim podziękować. Bardzo dziękuję naszym gościom. Zapraszamy na kontynuację w rozmowach. Zapraszamy na